Siema, z tej strony Buszu. Dzisiaj poradnik jak grać na odblokowanej kamerze. Pytanie, które dostaję bardzo często, czy to na streamie, czy to pod filmikami na YouTube. I dzisiaj śpieszę z pomocą. Ten poradnik nie będzie krótki, ale mam nadzieję, że będzie bardzo treściwy. Jeżeli się takie filmiki podobają, jeżeli lubicie poradniki na tym kanale, możecie coś po sobie zostawić. Zawsze filmiki się lepiej pozycjonują i za to wielkie dzięki. A my już przejdziemy do filmiku. Jak grać z odblokowaną kamerą? Macie to szczęście, że ja kiedyś też grałem z zablokowaną kamerą, ale wszystkiego idzie się nauczyć, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. I dzisiaj wam pokażę, jak ja się nauczyłem grać z odblokowaną kamerą, dlaczego powinno się grać z odblokowaną kamerą i jak można to zrobić. Więc zaczynajmy. Może powiedzmy sobie najpierw, dlaczego opłaca się grać z odblokowaną kamerą. Ma to oczywiście związek z tym, że jeżeli mam odblokowaną kamerę, to nie umykają nam czasem bardzo fajne rzeczy, czyli po prostu informacje. Informacje w to są fajne rzeczy, bo jeżeli widzimy, czego się ma, przykład low HP, w jakie strony dojuje, czy użył jakichś summonerków, to możemy oczywiście zaradzić temu i go skontrować. Czyli w momencie, kiedy np. gramy na gościa, tu jest gościu, i mamy zablokowaną kamerę i go widzimy, o tak, no to jeszcze z tej strony jest spoko, bo jestem z side'u, nie? Ale załóżmy, że byłbym z red side'u i gość jest tutaj. Ja się nam cały czas chowa za tym chudem i go nie widzę. Ja już z przyzwyczajenia odblokowuję. O no to jest kicha, bo ja nie widzę czy on dożuje, w którą stronę dojuje? Czasami, jak mamy też zablokowaną kamerę, nie widzimy ile gościu ma HP, czy mogę go zabić. Także, jeżeli oczywiście przesuję tą kamerę, to te informacje tu na dole, które są kompletnie niepotrzebne, zamienię na informacje potrzebne. Tak samo tutaj. Jeżeli gram tak. No to jest, na przykład załóżmy, że tutaj gra dwóch supportów, nie? Tu gra support, tu gra dekary. Te informacje na razie nie są mi potrzebne. Dużo lepiej zagrać tak, że mieć tutaj na przykład wizję jeszcze na junglera, albo po prostu naturalnie widzieć, w którą stronę support dodżuje, albo po prostu wcześniej widzieć właśnie, jak jungler przyjdzie na linię. Także was zgodzicie się, że dużo lepiej zamiast widzieć przeciwnika w ten sposób, że widzimy coś tu stoi, jest przesunąć kamerę. Tutaj mamy brak ceny informacji i zyskać cenę informacji. Mam nadzieję, że jest to logiczne. I teraz jeżeli wiemy, że granie na odblokowanej kamerze jest masywem, każdy prost gra na odblokowanej kamerze momentami. Wiadomo, że można ją zblokować, jeżeli się biemy, i na to są dwa sposoby. Po pierwsze, docelowo blokowanie kamery mamy na Y w ustawieniach i możemy sobie postać zablokować, tylko wtedy nie możemy je odblokować, musimy drugi raz nacisnąć ten Y. Co jest spoko opcją, tylko że naturalnie musimy ten Y cały czas klikać, co dla wielu z was nie będzie naturalne, gdyż iż Y znajduje się bardzo daleko, od części klawiatury, gdzie trzymamy rękę. Trzymamy mniej więcej tutaj po lewej stronie ASD, QWE, wiadomo, tam są spele w rolu. Y jest bardzo daleko i ciężko tu cały czas klikać. Ja to sobie zmieniłem w ten sposób. Przy okazji, tutaj od do mojego filmu z ustawieniami w rolu. Najlepsze ustawienia warto poświęcić chwilę, żeby mieć po prostu fajną przewagę nad przeciwnikami. I tutaj mamy Toggle Camera Lock i docelowo macie Y. Ja sobie zmieniłem tutaj na Tilde. Dużo z was tyle ma na Target Champion Only, czyli sytuacji, w której Załóżmy, chcecie dajwować przeciwnika, on jest za towerem, i wy w tym momencie no, boicie się, że za, zaatakujecie towera, wciskacie tydę, macie target, champion oni atakujecie go. Ja to sobie trochę zmieniam te ustawienia i właśnie na tydzień mam blokowanie kamery, czyli w momencie, kiedy chcę odblokować gościa, wciskam tydę, zablokować mam tyldę. To jest pierwszy sposób i to jest spoko sposób, bo jest to sposób łatwiejszy, do którego mam wrażenie, że się jest łatwiej przyzwyczaić. Sposób numer dwa, jest to po prostu granie z oblokowaną kamerą i centrowanie postaci na spacji. Czyli w momencie, przesuwamy kamerę. Czyli, kiedy chcemy zobaczyć coś poza naszym ekranem, idziemy w prawo, górę, lewo albo dół. Poranik trochę leopardnych, ale wiecie o co chodzi. Przesuwamy. I już widzimy. I teraz. To jest trudniejsza opcja, ale. Jeżeli wyćwiczycie, ćwiczycie, to macie też teoretycznie lepsze apm -y, czyli po prostu kliknięcia myszki, bo cały czas możecie tą spacją spamować, co jest spoko. Czyli tylda bardziej dla leniwych, widzimy, centrujemy, albo Y, zwał jak zwał, a spacja bardziej powiedzmy dla zaawansowanych. Ja osobiście częściej używam tyldy, co może nie jest dobre, może powinien używać spacji, większość używa spacji, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem chociaż fakt faktem, czasami spację i tak i tak używam, żeby po prostu scentrować na postaci. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby y, kamera była zablokowana, musicie cały czas zbrać z... Spacem na sobie, co nie jest dość trudne, bo i tak ciuk przeważnie mamy wolny, także to i tak jest spoko. I teraz dużo z Was powie: no dobra, Buszu, ale ja kompletnie nie umiem grać z odblokowaną kamerą. Stary to jest jak zagaganem do dziewczyny: musisz po prostu pójść i zagadać. Jeżeli nie zagadasz, no na pewno dostaniesz kosza, bo raz na nie się nie dowie, że próbujesz zagadać. Tak samo jest z odblokowaną kamerą. Odblokowana kamera to jest dziewczyna gimnazjum na parapecie, która ci się totalnie podoba i musi do niej zagadać. Musisz, stary, spróbować. Nie ma innej opcji. Czyli w tym momencie. Jeżeli chcesz grać z ulokowaną kamerą, próbujesz. Co znaczy, grasz kilka gierek normalki z ulokowaną kamerą. Wiadomo, że zwycięstwo nie ma takiego znaczenia, bo jednak chcesz się nauczyć grać z ulokowaną kamerą, więc lepiej to robić nie na ale normalu. Ale uczysz się stary. I jak to robić? Tutaj mamy ustawienia game i mamy kamerę Control Mouse. Zmieńcz to sobie. Zmieńcz to sobie na, na początku na 4. To będzie wolne, ale powoli się nauczysz. I z każdą gierką, czy o 2, czy o więcej, jak masz tylko możliwość. I widzimy. I tak to sobie przesuwamy. Do momentu, który będzie nas satysfakcjonował, Czy na początku mniejszą wartość z każdą gierką o dwa co najmniej zwiększamy, albo większą, i wtedy się stary uczymy grać. I po prostu musisz się stary nauczyć. Jak nie zagadasz do tej laski, ktoś inny zagada, ktoś inny wbije Golda, Diaksa, i będziemy na Ciebie wywalony. Także tyle to ode mnie. Może oczekiwałeś jakichś spektakularnych rad, ale po prostu muszę to zrobić. Bo nikt za was tego nie zrobi. A tutaj mam nadzieję, że Wam kilka takich prostych trików, sposobów dałem, jak to wykonać. Tyle to ode mnie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdro.